Cześć moi drodzy. Czy kiedykolwiek usłyszeliście od swojego dziecka, że chce być pisarzem? Jeżeli tak, to mam do Was prośbę: nie zniechęcajcie go do tego. Jest dużo mitów, stereotypowego myślenia. Stop stereotypowej wiedzy o życiu pisarzy. Życie pisarzy kiedyś, tak jak artystów czy malarzy, wyglądało zupełnie inaczej niż teraz. Oczywiście nie jest to życie usłane różami, ale jaki zawód jest tak naprawdę usłany różami? I chciałam Wam przedstawić taką książkę, raczej taki zeszyt ćwiczeń, jak zostać pisarzem. Tutaj jest zarówno opisane Kim jest pisarz, jak się zajmuje, czym jest jego zawód, e, jego plusy i minusy, tak to można nazwać, ale jest tutaj dużo e, takich pobudzających kreatywne myślenie zadań. E, na przykład masz, masz początek historii, musisz dokończyć, masz jakieś e, kilka słów, musisz z tego ułożyć zdanie i potem stworzyć własne opracowanie. Jest opisane, kim jest narrator, e, jak stworzyć bohatera, e, jak tworzyć e, różnego rodzaju historie. I wiele, wiele różnych bardzo ciekawych rzeczy. Powiem Wam, że to taka, moim zdaniem, to byłaby świetna książka na język polski. Zrobić takich kilka godzin. Wiadomo, nie każdy chce być w klasie pisarzem, jeżeli to jest jeszcze duża klasa. Ale są to takie naprawdę pobudzające wyobraźnie i kreatywność zadania, i jak nauczycielowi jest po prostu brak pomysłu na lekcję, to taka książka jest naprawdę świetnym, świetnym wsparciem. A obecnie, skoro my rodzice jesteśmy nauczycielami, to jak najbardziej możemy po taką, po taką książkę sięgnąć. Wydawnictwo dwukropek ją wydało. I powiem Wam, że Wydawnictwo dwukropek ma na swojej stronie całe mnóstwo niesamowitych książek, wydań, nie tylko takich zeszytowych z ćwiczeniami, całe mnóstwo pięknych opowieści, historii dla naszych dzieci. Bawcie się dobrze i oby Wasze dzieci spełniały swoje marzenia, a Wy je w tym wspierajcie. Bawcie się.